Materiał umożliwiła firma Cenega, dystrybutor gry Shadow of the Tomb Raider, dostępnej w sprzedaży od 14 września. Ukazanie się pierwszej trylogii Tomb Raiderów jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń branży gier lat 90. Lara Croft urosła do roli międzynarodowej gwiazdy na skalę niespotykaną do tej pory w tej gałęzi przemysłu rozrywkowego. Ale olbrzymi sukces marki przypłacony został, jak to często bywa, olbrzymimi poświęceniami zespołu deweloperskiego. Nieustający nacisk na produkcję kolejnych odsłon odciskał swoje piętno na ekipie, rozsypującej się pod rosnącą presją. Po premierze Tomb Raidera 2 od projektanta poziomów Neila Boyda odeszła żona, wściekła na fakt, że przez niemal 2 lata nie pojawiał się w domu. Ze studiem pożegnał się szereg pracowników. A ci, którzy zostali, mówili wprost, że mimo tytanicznego wysiłku robili to głównie dla pieniędzy. Andy Sandham, grafik, twierdzi, że dzięki korzystnej umowie z wydawcą po premierze Tomb Raidera 3 spłynęły do niego tantiemy na kwotę 300 tysięcy funtów. Ponad 1,5 miliona złotych bonusu od sprzedaży gry. Ale każdy człowiek dociera kiedyś do punktu krytycznego, w którym musi powiedzieć dość. Dla członków Core był to Tomb Raider 3. Autorzy chcieli minimum 2 lata na produkcję tej gry, by złapać oddech i podejść do serii ze świeżej perspektywy. Wydawca odmówił. Wtedy to 6 z 11 stałych członków zespołu złożyło wypowiedzenie. Eidos zmuszane zostało iść na kompromis, by udobruchać niezadowolonych. Ekipę podzielono na 2 oddzielne grupy. Pierwsza zajęła się projektem Tomb Raider 2, część druga, który ostatecznie trafił do sprzedaży pod nazwą Tomb Raider 3. Druga, zgodnie ze swoim życzeniem, dostała wolną rękę na stworzenie przygody Lary nowej generacji, która mogłaby zadebiutować za 2 lata. Efektem prac drugiego zespołu był Tomb Raider 4 The Last Revelation, który miał ostatecznie zamknąć historię Lary Croft. Choć powszechnie twierdzi się, że była to gra napisana na nowym silniku, wiele technologii wykorzystanych w produkcji czwórki wywodzi się bezpośrednio z dawnego kodu. Największą rewolucję przyniosła zmiana platformy wiodącej. Seria, tworzona do tej pory głównie z myślą o PlayStation, zmieniła kierunek i wzięła na celownik pecety. Wykorzystanie pełni mocy ówczesnych komputerów umożliwiło spory jakościowy przeskok względem 5-letniej już konsoli Sony. Gra trafiła oczywiście również na szaraka, ale z pociętymi elementami kosmetycznymi, by wciąż mogła śmigać na leciwym sprzęcie. Doczekała się również późniejszej konwersji na Dreamcasta Segi. Hands on your head. Take me to Von Croy. Główną osią odświeżenia formuły była chęć wzbogacenia realizmu serii. Zamiast rzucać bohaterkę na losowe plansze luźno powiązane przerywnikami, gracze mieli chcieć obserwować rozwijającą się intrygę. Dlatego też podjęto ryzykowny krok wyboru jednej głównej lokalizacji akcji. Padło na Egipt. Aby ułatwić grającym zawieszenie niewiary, The Last Revelation wprowadziło nowy koncept ciągłości wydarzeń. Po raz pierwszy w serii przygoda toczyła się z grubsza jako jedna olbrzymia plansza. Choć nadal składająca się z pomniejszych etapów, maskowanie ekranów ładowania przerywnikami czy zamykającymi się za bohaterką wyjściami dawało złudzenie zwiedzania olbrzymich krypt. Pozwoliło to również na wprowadzenie odrobiny nieliniowości. Niektóre z etapów można było rozwiązywać na kilka sposobów, wykonywać wyzwania w różnej kolejności, czy nawet wracać do wcześniej ukończonych obszarów. Rozwinięto też zagadki logiczne, tworząc z nich prawdziwe łamigłówki, nie ograniczające się do zbierania kluczy i przesuwania głazów. Żeby wyraźnie zaznaczyć, że Tomb Raider 4 nie jest tylko kolejnym zestawem misji i poprawek sprzedawanym w nowym opakowaniu, dużo wysiłku włożono nawet w przemodelowanie elementów interfejsu. Zniknęło lubiane pierścieniowe menu główne, zastąpione bardziej nowoczesną listą, na której tle obserwować można było prezentację etapów. Również ekwipunek postaci zmienił się w ruchome kafelki. Z tym wiązał się też zupełnie nowy mechanizm łączenia przedmiotów.
Jego użycie umożliwiało na przykład zakładanie laserowych celowników na broń. Nareszcie Lara nauczyła się też zwieszać z lin, czy pokonywać krawędzie ścian podczas spinaczki. Dość wyraźnym planem Core Design było zwieńczenie historii Panny Croft. Jej ostatnia przygoda miała pełnić rolę katarsis dla grających, studia i samej bohaterki. Zabierała nas w bardziej intymną niż do tej pory podróż, w której pani archeolog zamyka po latach nieprzyjemny rozdział swojego życia. Poznajemy ją jako nastolatkę w 1984 roku, gdzie pod pieczą Wernera von Kroya uczy się fachu łowcy przygód. Jej mentor popełnia jednak mimo ostrzeżeń tragiczny błąd, próbując wydobyć odnaleziony artefakt i utyka uwięziony w ruinach. Piętnaście lat później, podczas ekspedycji w Egipcie, Lara popełnia bliźniaczą pomyłkę i mimo rad swojego przewodnika kradnie amulet Horusa, wypuszczając tym samym z sarkofagu pradawne zło – egipskie bóstwo Seta. Dowiaduje się również, że na jej ogonie siedzi jej dawny mistrz, który nie tylko żyje, ale jest teraz jej zaciekłym rywalem w walce o przejęcie mocy artefaktu. W dalszej części opowieści symbolizm sytuacji nabiera na sile, gdy Set przejmuje kontrolę nad Von Kroyem. W ikonicznej scenie końcowej egipska świątynia będąca miejscem akcji zaczyna się walić. W wyjściu ranna bohaterka dostrzega swojego starego przyjaciela, który wydaje się oferować jej pomoc. Jednak niepewna jego intencji odmawia wsparcia i znika pod kamieniami. Lara Croft nie żyje. Krok ten miał za zadanie symbolicznie zamknąć ten rozdział historii Core Design. Twórcy naprawdę chcieli, by była to ostatnia gra cyklu. W czasopiśmie Retro Gamer z grudnia 2016 roku Andy Sandham, odpowiedzialny za fabułę, mówił: wszyscy chcieliśmy zabić Larę. Wielu z nas nie mogło jej znieść po oglądaniu jej awatara każdego dnia przez 2 lata. Managerowie rzadko się nami interesowali, więc 2 tygodnie knuliśmy plan zabicia Lary i doprowadziliśmy go do skutku. Przez skutek mam na myśli, że szef dowiedział się o tym, że ją zabiliśmy zbyt późno, by można było coś z tym zrobić, po czym zaprosił nas do gabinetu, gdzie zebraliśmy opieprz. Zawieszony w próżni, Tomb Raider 4 byłby prawdopodobnie uważany za grę bardzo dobrą. Dobrze zaprojektowany, wspierany przez twórców po premierze poprzez wypuszczenie darmowego edytora poziomów, charakteryzujący się intrygującą fabułą i wysokim budżetem. Ale rzeczywistość była nieubłagana. Mimo bardzo ciepłego przyjęcia przez fanów serii, nie dało się ukryć, że 4 części Tomb Raidera plus dodatki w 4 lata musiały odbić się wydawcy czkawką. Oceny w mediach sprowadzające się do znowu to samo, ale ładniej, wskazywały wyraźny trend opinii publicznej, który wyczytać można było też z danych o sprzedaży. Po raz kolejny przygody pani archeolog sprzedały się dobrze. 5 milionów kopii to nie w kaszę dmuchać, ale był to jednocześnie najgorzej sprzedający się łupieżca krypt do tej pory. Core Design i plan morderstwa swoje, ale machina marketingowa dopiero się rozkręcała. Eidos sprzedawało właśnie prawa do kinowej adaptacji i choć gry zmęczyły trochę widownię, to w kulturze masowej Lara wciąż budowała swój status. Fortunnym zbiegiem okoliczności na rok 1999 przypadła również ładna 77. rocznica odnalezienia grobowca faraona Tutanchamona. Jako że umiejscowienie akcji idealnie wpasowało się w tematykę 4. Tomb Raidera, obchody te dały okazję do nietypowej akcji promocyjnej. W brytyjskiej gazecie The Times pojawiło się specjalne jednopoziomowe demo gry, napisane specjalnie na potrzeby tej publikacji. Dziennik ten finansował oryginalną ekspedycję z lat 20., więc by powiązać ze sobą te 2 marki, Lara otrzymuje zlecenie od ówczesnego redaktora naczelnego na zbadanie nowej krypty, którą odnaleziono rzekomo obok oryginalnego grobowca.
Dodatkowy poziom udostępniony został na płycie CD wraz z periodykiem oraz jako darmowy plik do pobrania z jego oficjalnej strony www. W folderze z grą znaleźć można było też dwie dodatkowe aplikacje zawierające proste układanki. Okay. I'm ready. Absolutnie mechanicznie i tanim kosztem Core Design wyprodukował również piątą odsłonę gry. Nikt już nie łudził się wówczas w studiu, że robią to dla przyjemności, ot tylko by odbębnić swoje i zadowolić inwestorów. Tomb Raider Chronicles było kuponem odciętym tak wyraźnie, że sam Sandham nazywał je kupą Wayna. Kroniki Lary Croft recyklowały silnik czwartej odsłony i składały się z szeregu niepowiązanych ze sobą plansz złożonych na kolanie. Nie próbowano nawet tworzyć żadnej fabuły. Zamiast tego opowieść przyjmuje formę wspominek jej przyjaciół, którzy zebrali się z okazji pogrzebu uważanej za martwą protagonistki. Każda z czterech grywalnych historii to wspomnienie któregoś ze znajomych. Absolutny afront dla graczy spodziewających się szacunku dla swojego czasu i pieniędzy. Całość ratuje jedynie otwarte zakończenie. Van Croy przekopuje się przez ruiny, gdzie znajduje znajomy plecak. Znaleźliśmy ją, wykrzykuje, kończąc tytuł na klasycznym cliffhangerze. No i można teraz było balansować na linie. Oczywiście na piątce nie pozostawiono suchej nitki, recenzenci nie zakochali się o dziwo w jawnym skoku na kasę i nawet gracze nie dali się nabrać. Kroniki rozeszły się w mizernym nakładzie 1,5 miliona egzemplarzy. I dopiero ten sygnał skłonił szefostwo studia i wydawcę po pójście po rozum do głowy. Jeśli ma się kurę znoszącą złote jaja, nie powinno się jej jedną ręką doić, a drugą zarzynać. Nie tak działają kury. Core Design miało przecież budżet na rozwój. Po 5 latach produkowania milionowej marki zespół nie musiał składać się już z garstki przepracowanych ludzi operujących ze zbyt ciasnego domu. Domu, który był zresztą inspiracją dla posiadłości Croftów z klasycznej trylogii, której również brakowało w 4 i 5. Zespół deweloperski przeprowadził się więc do biura z prawdziwego zdarzenia, ogłosił nabór na nowych pracowników i nareszcie dostał możliwość powrotu do korzeni. Wyprodukowania Tomb Raidera, który na nowo zdefiniowałby przygodowe gry akcji. Stworzenia nowej gry dla nowej generacji konsol. Za rogiem była już premiera PlayStation 2 i po raz pierwszy od lat nie musieli zmieścić się z produkcją w niecały rok. Co nie znaczy, że w czasie, gdy główna ekipa Core próbowała rozgryźć, jak wrócić do formy, na rynku nie pojawiały się kolejne produkcje studia. Napływ świeżej krwi pozwolił firmie utrzymać płynność finansową poprzez produkcję kilku mniejszych projektów. W ten sposób w 2000 i 2001 roku na Game Boya trafiły dwie całkiem ciepło przyjęte platformówki z Larą, a w 2002 tanim kosztem dopchano kufry, wypożyczając licencję Ubisoftowi, który podjął się oglądanej z góry gry akcji na Game Boya Advance. W tym samym czasie w rdzeniu Core wrzało. Nowy projekt Tomb Raider Anioł Ciemności, produkowany pod nazwą kodową Tomb Raider Następna Generacja, ruszył oficjalnie w 2000 roku z ambicją pokazania światu, na co stać zregenerowanych twórców. To, co miało być zbawieniem dla marki i studia, okazało się ostatnim gwoździem do trumny. Dosłownie. Efekt ich pracy był tak druzgocąco słaby, że Lara Croft padła pod ciężarem oczekiwań, zabijając przy tym Core Design. Trudno jednoznacznie ustalić, co zawiodło, a niezgodne poglądy ówczesnych pracowników dopatrują się winy w wielu miejscach. Czynnikiem była na pewno niekompatybilność wizji. Kluczowe postacie ekipy chciały wrócić do podstaw i stworzyć grę czerpiącą z Tomb Raidera 1, ale przy wykorzystaniu mocy PS2. Jednak Eidos nie chciało przystać na taki pomysł. Ich badania wykazywały, że gracze wolą gry duże, bogate w dialogi, mroczne, wielowątkowe. Naciskając, by nowy projekt emulował rozwiązania popularnych wówczas gier. Ostatecznie trzeba było te pomysły jakoś pogodzić. Sandham wspomina, że pierwszą kompromisową wizją projektu było stworzenie tytułu w stylu GTA. Duże otwarte miasta z całego świata, które Lara mogłaby zwiedzać w wybrany przez siebie sposób.
Ta koncepcja trafiła jednak do kosza w 2001 roku, gdy zespół, który skończył pracę nad Chronicles, wcielony został do ekipy Angel of Darkness. Weterani zdali sobie sprawę, że taki koncept nie ma prawa dać się wyprodukować bez wycięcia około 90% zakładanej zawartości. Cały silnik i wykonana w ostatnich kilku miesiącach praca trafiły do kosza, a pomysł rozbity na potencjalną trylogię gier, by znacznie zmniejszyć jego skalę. Andy Sandham odszedł ze studia niedługo później. Drugi problem z produkcją wyraźnie nakreślił Gavin Rameri, który po krótkiej przerwie powrócił do firmy w 2002 roku i zastał tam absolutny chaos. Core Design, przyzwyczajone do pracy w kilka do kilkunastu osób, nie potrafiło sobie poradzić z prowadzeniem zespołu składającego się z, w porywach, ponad 100 członków. Brakowało jakiejkolwiek koordynacji zadań. Każdy z twórców pracował według własnej wizji gry, nie było nikogo, kto wydawałby konkretne rozkazy, bo nikt nie chciał brać na siebie ciężaru odpowiedzialności tak ambitnej wizji produktu. Co jednocześnie doprowadzało do stresu. Im dalej w las, tym jaśniejszym stawało się, że Tomb Raider w takiej formie nie dostarczy. Oficjalne ogłoszenie gry miało miejsce dopiero w marcu 2002 roku, po niemal 2 latach pracy. Wspomnienia uczestników tej i odbywających się niedługo później konferencji za zamkniętymi drzwiami rysują obraz krępującego stresu i przerażenia, jaki towarzyszył pierwszym pokazom. Grywalne demo było w rzeczywistości zlepkiem pospiesznie poszytych animacji przeplecionych skrawkami rozgrywki na prototypowym etapie powstawania. Wyglądało to rzekomo tak słabo, że prezentujący je na londyńskim pokazie Jeremy Heath-Smith, jeden z szefów Core, stracił nad sobą panowanie i zaczął głośno przeklinać, gdy Lara odmawiała wykonywania jego poleceń. Gdzie kucharek 6? Tam nie ma co jeść, wspominał w wywiadzie dla Edge Richard Morton, główny programista. W dodatku zarząd próbował wcisnąć do projektu każdy możliwy pomysł z nowych gier. Skradanie z Metal Geara, interakcje z Shenmue, ulepszanie atrybutów z gier RPG itd. Nie pozwalali po prostu stworzyć zespołowi świetnego Tomb Raidera. Mimo to próbowano budować bańkę oczekiwań. W prasie prezentowano screenshoty wraz z wizją olbrzymiej gry i ambitnej fabuły, której linia miałaby się ciągnąć przez całą trylogię, a także fantastycznego silnika, który miał być tak rewolucyjny, że napędzałby nie tylko Anioła Ciemności, ale też wiele kolejnych produkcji różnych gatunków. Niestety, jeśli coś jest do wszystkiego, to często okazuje się do niczego. Minęła zapowiadana data premiery, listopad 2002 roku, a Angel of Darkness nie był ani kroku bliżej ukończenia. Silnik nadal nie spełniał swoich założeń, przygoda wciąż była zbyt duża, a liczba planowanych funkcji zbyt ambitna. Na dodatek poznawana dopiero architektura nowego systemu Sony utrudniała proces pisania gry. Wyjątkowo cierpliwe do tej pory Eidos musiało wreszcie wkroczyć do akcji pod naciskiem ponaglających inwestorów. Należy domykać projekt, bo inaczej w takim tempie nie zostanie ukończony nigdy. Postawiono studiu ultimatum. Jedynym ratunkiem dla Anioła Ciemności będzie zgranie jego wydania z premierą drugiej części filmu Tomb Raider. Gra musiała więc trafić do sprzedaży najpóźniej w czerwcu 2003 roku. I rzutem na taśmę się to udało. Choć produkt trafił na PS2 i Windowsa w stanie krytycznym, ledwie przechodząc certyfikację Sony po podobno 8 odrzuconych podejściach. W dodatku, by wyrobić się na już pół roku spóźnioną premierę, autorzy zmuszeni byli wywalić z gry jeszcze więcej zawartości, pozostawiając w niej elementy, które nie mają większego sensu. Recenzje i opinie graczy były oczywiście przytłaczające i nie bez podstaw. Wszyscy wiedzieli, i producent, i wydawca, i nawet gracze, że gra ta nie powinna była trafić w tej formie na sklepowe półki. Ale fani nie byli zawiedzeni jedynie jakością produktu. Bardziej w serce kuł ich fakt, że na dobrą sprawę The Angel of Darkness nie miał raczej nic wspólnego z Tomb Raiderem. Dziwna mieszanka gry w stylu Resident Evil, przygodówki z przeszukiwaniem szafek włącznie, z kiepską zręcznościówką toczącą się w korytarzach i uliczkach współczesnych miast i blokowisk, nijak miała się do egzotycznej atmosfery, którą pokochali wirtualni poszukiwacze przygód.
Na domiar złego, Lara stała się żenująco nieporadna. Dawniej akrobatyczna, wysportowana i wyposażona niemal w nadludzką siłę, teraz ograniczona była śmiesznie mizernym paskiem wytrzymałości, który pozwalał jej zwisać ze skarb jedynie kilka sekund. Pozostałości po wyciętych elementach gry wzbudzały u fanów śmiech przez łzy. W jednej z pierwszych scen samouczka bohaterka twierdzi, że nie może zwiesić się z dachu, bo nie ma dość siły. Najpierw trzeba znaleźć łom i wyłamać bez większego powodu zamek w pobliskich drzwiach. Teraz Lara stwierdza, że dzięki temu stała się dużo silniejsza i już bez najmniejszych problemów może wybierać się z Pudzianem na spacer farmera. Od takich kuriozów aż roi się w grze. Nawet sterowanie było wielkim krokiem wstecz dla, wydawało się, dobrze zaprawionego w boju studia. Bohaterka nie lubiła reagować na komendy, a kamera utykała w najdziwniejszych miejscach. O rzeczach tak karygodnych jak błędy ortograficzne w napisach, nawet nie wspominając. Wysoki budżet produkcji zauważyć można było jedynie w solidnej oprawie graficznej grającej na mocnych stronach PlayStation 2 i muzyce zrealizowanej w legendarnym studiu Abbey Road w Londynie. No i nareszcie nikt nie mógł powiedzieć, że do sklepów trafiło znowu to samo. Intrygująca była również ponura warstwa fabularna. Uważana za zmarłą, Lara ukrywa się przed światem. W tym samym czasie w Paryżu grasuje seryjny morderca ochrzczony przez media imieniem Monstrum. O swoje życie obawia się przebywający tam Van Croy, który w akcie desperacji wzywa ją do pomocy w odnalezieniu 5 tajemniczych obrazów obskura, poszukiwanych na zlecenie tajemniczego Van Eckharta. Bohaterka odmawia, wściekła na dawne kłopoty, w które ją wciągnął. Kłótnie przerywa seria strzałów. Van Croy pada martwy, a Croft staje się główną podejrzaną o jego morderstwo. Teraz, uzbrojona jedynie w strzępki informacji o 5 artefaktach, których szukał Werner, musi rozwikłać tajemnicę obrazów nieznanego zabójcy i oczyścić swoje dobre imię. Po drodze po raz pierwszy w serii nawiązuje współpracę z towarzyszem broni, początkowym rywalem Curtisem, który miał nawet przed wielką rewizją scenariusza być jedną z głównych grywalnych postaci. W wydaniu finałowym wcielamy się w niego dość przelotnie. Tytuł kończy się wieloma znakami zapytania, które rozwiać miały sequele w planowanej trylogii, ale chłodne przyjęcie gry i jej problematyczna produkcja przekreśliły te plany. W obliczu recenzji, nie pozostawiających suchej nitki na produkcie Core Design i marnej sprzedaży na poziomie 2,5 miliona egzemplarzy, z których duża część gra zawdzięczała sile pędu marketingu i premierze kinowego filmu, kolos na glinianych nogach, jakim było brytyjskie studio, zaczął się sypać. Najpierw z firmy odeszło kilku kluczowych pracowników. Potem Eidos pozbył się balastu, sprzedając producenta studiu Rebellion, które przekierowało pozostałych członków zespołu do innych projektów, ostatecznie zamykając w 2010 przemianowane na Rebellion Derby stare biuro. W pewnym sensie życzenie Core Design nareszcie się spełniło. Lara Croft zmarła, choć zabrała ze sobą na dno swojego własnego twórcę. Wśród autorów są tacy, którzy żałują decyzji, które podejmowali pracując w firmie, a które doprowadziły ostatecznie do jego rozwiązania. Są też tacy, którzy twierdzą, że wiedzieli, w jakim kierunku zmierza seria, ale ich stanowiska nie pozwalały im nic z tym zrobić. Ale wśród nich znaleźć można również osoby takie jak Heather Stevens, za czasów produkcji jeszcze Heather Gibson, która jest wdzięczna losowi za szansę uczestniczenia w projekcie tak niezwykłym. Za zarobione pieniądze kupiła dom na farmie, w którym mieszka po dziś dzień. W wywiadzie dla Eurogamera wspominała: Lara Croft pomogła mi zbudować to życie. Myślę o tym każdego dnia, pamiętam jeden z najbardziej poruszających momentów mojego życia. Mój ojciec wrócił z farmy, stanął przed domem, zapłakał i powiedział: jestem z ciebie taki dumny. Mimo naszych olbrzymich ambicji, to nie ona, a poczucie własnej dumy i dumy naszych rodziców z wykonanej pracy było tym, w co wkładaliśmy całe serce. I to właśnie to napędzało mnie do działania. I to chyba idealne podsumowanie tego rozdziału. Mimo niesmaku, który pozostał w ustach dużej części zespołu Core, twórcy powinni być z siebie dumni. Powołali do życia jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli gier wideo w historii.
historii, która mimo mogłoby wydawać się smutnego zakończenia, nie była jeszcze gotowa na swoje ostateczne zwieńczenie. Core Design przestało istnieć, ale dla Lary Croft przygoda dopiero miała się rozpocząć, o czym usłyszycie w kolejnym odcinku Tomb Raidera w pigułce. Do usłyszenia!